Cześć, tu Kasia i Łukasz. Od 5 lat podróżujemy we własnoręcznie zbudowanym campervanie. Niedawno przyjechaliśmy do Maroka, gdzie rozpoczyna się nasza afrykańska przygoda. Są dywany, instrumenty, kominek, więc to jest po prostu takie miejsce uciechy, radości. Wypożyczyliśmy sobie deskę, no idziemy sprawdzić, czy to prawda, że da się na takich deskach jeździć po piasku Sahary. Kombucha to jest taki grzybek. To jest taki grzyb, który rośnie w bardzo słodkiej herbacie. Dzień dobry, witam was w kolejnym vlogu. Jesteśmy dzisiaj na kempingu. W zasadzie jesteśmy tu już od 2 dni. I wczoraj wpadłem na pomysł, żeby wam pokazać właśnie taki kemping w Maroku, ponieważ ten, który pokazywaliśmy na samym początku, był zupełnie inny od tych kempingów, które są na południu, dostępne teraz, gdzie jesteśmy tutaj. Więc w tym odcinku pokażę wam życie na kempingu, kemping, ale też powiemy, co to są riady, co to są kasby i jakie są jeszcze alternatywne możliwości spania w Maroku, gdybyście tu na przykład kiedyś w przyszłości przyjechali, albo gdyby was po prostu to ciekawiło, jakie możliwości daje ten kraj, bo jest inaczej niż w Europie. Zapraszam. Ale najpierw jadę po chleb, bo nie ma co jeść. Mam hajs i lecę. Auć. Okulary jeszcze. No dobra, zaczynamy od śniadania. Byłem właśnie po chlebuś. Tutaj sprzedają takie fajne chlebki okrągłe. Pokazywaliśmy, jak wypiekają te chleby w odcinku z Marrakeszu. Znaczy no, ja jej nie zaniosłem rano, żeby je pan wypiekł, tylko ja po prostu kupiłem już gotowe. Złotówkę za chlebuś. Ale niestety w Maroku nie ma czegoś takiego jak wędliny dobre, albo w ogóle jak wędliny, albo jakieś takie dobre rzeczy do kanapek. Oni tu jedzą serki topione, serki kiri, maczają chleb w miodzie, maczają chleb w amlu, czyli tej paście takim maśle orzechowym, peanut butter. Więc ogólnie takiego czegoś jak kanapka, taki sandwich europejski, to nie ma niestety, więc przeszliśmy już na ich troszeczkę system odżywiania. I wczoraj byłem, kupiłem serek topiony, serek do smarowania, serki trójkątne, ja czegoś takiego od dzieciństwa nie jadłem, a teraz tutaj to jadam. Coś tu jest w tym serze. Iu. Tego się nie da jeść, to nie jest dla ludzi. To jest jakiś ser topiony, ale tutaj po prostu jest jakieś żyjątko. I widzę, że na wielu tych plastrach jest po prostu jakiś żyjący organizm w środku. Jakaś kombucha. A propos kombuczy, to hoduję kombuczę, potem wam pokażę. Pierwsze tygodnie pobytu w Maroku było mi bardzo ciężko, jeżeli chodzi właśnie o taki brak dostępu do takich rzeczy podstawowych jak wędlina i tak dalej, kanapki i gotowe kanapki w sklepach, gotowe sałatki w sklepach, rzeczy, które po prostu jak czujesz się głodny, to idziesz do sklepu, kupujesz i jesz. Tu czegoś takiego nie ma w ogóle. No, parę tygodni dobre mi przeszło, żeby się przestawić na taki tryb jedzenia tego, co oni tu mają.
Więc jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, tak sobie kiedyś pomyślałem. Pomyślałem, że ludzie tu mieszkają i żyją już od lat i jakoś sobie dają rady, no i zastanawiam się, co oni jedzą. No i po prostu oni jedzą takie rzeczy, więc jak w sklepie są do kupienia tylko te rzeczy, no to te rzeczy kupuję i z tego coś starałem się zrobić. No jak widzicie, nawet sobie awokado położyłem i w Europie mnie nie zrobiła czy takie kanapki, a tu raz zjem i nie jestem pewien, czy będzie dobra. Bo wszystko jest świeże. I dobra. Ale na szczęście te wszystkie braki produktowe rekompensuje widok za oknem, na przykład temperatura, no i to, że się opaliliśmy w ciągu kilku dni. Nasza skóra się zabrązowiła, a teraz wam pokażę, jak wygląda widok za oknem. No jak widzicie, mamy bardzo zacny widok. No niesamowite jest to, że po prostu wystarczy wyjść z kampera, iść przed siebie i już jest na wydmach. No jak przyjechaliśmy na ten kemping, który nie do końca jest kempingiem tak naprawdę, ale o tym wam za chwileczkę powiem, to nie było tutaj nikogo. Byliśmy sami z Kasią, przyjechaliśmy tutaj, była taka oaza spokoju, palemki, cisza, spokój, Marokańczyków, Niemców, Polaków, kompletnie nikogo tutaj nie było. No i było świetnie, pomyśleliśmy, że zostaniemy jeszcze jeden dzień dłużej, no bo to jest dosyć tanie, o 6 do 8 euro kosztuje za dobę tutaj pobyt, więc to jest bardzo spoko cena. I poszliśmy wczoraj na basen, który jest tutaj w hotelu. I jak wróciliśmy z basenu, po godzinę mniej więcej nas nie było, po godzinie okazało się, że cały ten plac jest zastawiony kamperami na niemieckich tablicach. Nie mam pojęcia, skąd oni o tym wiedzą i co się tutaj wydarzyło, ale nagle pojawiło się tutaj 20 kamperów, a wracając do tego kempingu, no to jest to po prostu takie pole kempingowe przy Kasbie. A Kasba to jest hotel obecnie, ale wcześniej w ogóle Kasba to znaczy warownia, taki zamek warowny. I to są to były takie zamki warowne, które budowane na pustyni i na właśnie, no, tutaj na tych terenach. Składa się oczywiście z głównego budynku, w którym mieszkał jakiś tam władca, magazynów, spichlerzów i to wszystko jest obmurowane, żeby bronić się w razie ataku. No teraz to jest taki mur, że tak powiem, dwumetrowy, który można by, koza mogłaby przeskoczyć bez problemu, no już nie mówiąc o człowieku czy jakimś żołnierzu, więc teraz te kasby są budowane na wzór tych zamków, natomiast pełnią funkcje hotelowe i można sobie wynająć pokój, można sobie zjeść kolację, zjeść obiad, przyjechać tylko do Kasby na obiad. My tak parę razy zrobiliśmy tu w tej okolicy, że pojechaliśmy tylko na obiad. Można sobie tutaj zatrzymać się kamperem. Większość właścicieli kasb się zgadza, żeby zatrzymać się kamperem. Niektórzy mają infrastrukturę, tak jak ten. To jest świeżo wszystko wybudowane, popodłączany jest prąd, popodłączana jest woda, jest zrobiona stacja do zmywania naczyń, jest łazienka, sanitariaty, więc tutaj po prostu gość zrobił kemping i za to kasuje, a bardzo wiele właścicieli kasb po prostu na parkingu pozwala się zatrzymać. Plan mam taki, że po kawce zaprowadzę was do tej kasby i pokażę wam, jak wygląda kasba i powiem wam mniej więcej, co to jest kasba. Potem będę opowiadał o riadach, a następnie zobaczymy. Teraz jesteśmy w takiej sali. W sali, gdzie można się wychillować, można sobie usiąść, porozmawiać. Idea, podejrzewam, jest taka po prostu, żeby grupki sobie tutaj siedziały, rozmawiały ze sobą. Jest bardzo dużo małych stolików, kanap, poduszek, można siedzieć na podłodze. To jest po prostu takie miejsce uciechy, radości. Bardzo fajnie się tu też pracuje. Miałem już okazję popracować, parę godzin sobie tutaj siedziałem. Jest bardzo chłodno. To, co jest bardzo ciekawe tutaj, to sposób budowania, w ogóle tynkowania. Nie wiem, czy zauważycie, ale to jest błoto wymieszane ze słomą i no tutaj to jeszcze jest jakoś takie w miarę gładkie, ale cały sufit i góra to jest po prostu no słoma z błotem. Możliwe, że jakiś jeszcze utwardzacz, no raczej tu jakiś utwardzacz jest, taki a la cement albo coś w tym stylu. Taki styl właśnie mieszania błota i słomy to jest bardzo częste w kasbach i w ogóle w budownictwie tutaj zlokalizowanym na Saharze. No, z korytarza tam jest kemping, tutaj jest chillownia. Przechodzimy do dziedzińca, na dziedzińcu basen.
Zagadałem do pana, który tutaj pracuje, czy mi otworzy pokój. I powiedział, że nie ma najmniejszego problemu, tylko że musi poczekać, aż ktoś przyjdzie na recepcję, żeby pilnować biznesu. Więc za chwileczkę wam pokażę pokój, ale teraz wyjdę w ogóle z kasby i no, pokażę wam, jak to w ogóle wygląda. Teraz w takim pokoju. Zaczynam od łazienki. Jakaż cudna, niesamowita łazienka. Prysznic. Wszystko wykafelkowane, zrobione po prostu z... To nie są takie kafelki, co się kupuje, tylko to wszystko jest wycięte. Toaletka. No i pokój. I tutaj widzicie, też jest to wszystko z gliny. Belki drewniane po środku, wszystko naturalne. No i wygodne duże łóżka. Skromnie, ale bardzo elegancko. Bardzo mi się podoba. No i jeszcze to, co najlepsze, to wyjście na taras. O Jezus Maria. Ja tu przyjeżdżam jeszcze kiedyś w przyszłości. Będę tu wracał. Z basenowego dziedzińca przechodzę teraz do miejsca, które mnie niesamowicie urzekło. Do takiego dziedzińca, na którym rosną palmy, na którym rośnie drzewo pomarańczowe, śpiewają ptaki i jest tutaj... Jezus, ten zapach, tu jest ten... Pomarańcze kwitną, Boże. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś wąchał pomarańcze kwitnące, ale to jest to jeden z piękniejszych zapachów. No i ptaki, kurde, palma. Wiecie, no coś niesamowitego. Bardzo mi się tutaj podoba. I dookoła są tutaj właśnie poustawiane te pokoje, tarasiki i w ogóle cały ten dziedziniec bardzo przypomina mi Riad. Za chwilę parę słów więcej o Riadzie wam opowiem, ale teraz jeszcze, póki was mam w tej kasbie, to zapytałem się pana, ile kosztuje tutaj noc, czy to jest drogie. I ku mojemu zaskoczeniu okazuje się, że wcale nie są to jakieś wielkie pieniądze, bo za nocleg połączony ze śniadaniem i obiadokolacją dla dwóch osób płaci się 70 euro, mniej więcej. Jest to taka cena wyjściowa, 70 euro, czasami jest więcej, czasami jest mniej, zależy się od sezonu, ale mówię, że za 700 dirhamów, czyli za 70 niecałe euro, można się tutaj zatrzymać, co wydaje mi się, jak na obecne warunki, nie jest wcale wygórowaną ceną, zważywszy na to, że jest jeszcze wyżywienie w tym. Powiedziałem mu, że w przyszłym roku przylecę bez kampera na tydzień, na wczasy. A tu kwiat pomarańczy. Ja chciałbym zaznaczyć, że to nie jest reklama tego miejsca. Ten człowiek nam nie płaci za to, żebyśmy tutaj pokazywali jego kasbę, ale tak bardzo mi się podoba po prostu to miejsce i że się nigdy nie spotkałem z tego typu hotelem, że pomyślałem, że was to zaciekawi. Idę jeszcze na dach, bo wczoraj widziałem, że turyści byli na dachu i robili zdjęcia. Te wielbłądy można je wypożyczyć, można sobie wybrać się na wyprawę, na wycieczkę, na zachód słońca, na wydmy, no ale one chyba nie są za bardzo zadowolone, te wielbłądy, z tego, że się na nich jeździ, więc my sobie podarujemy tą atrakcję. No ładnie. Dobra, a teraz, moi drodzy, przeniesiemy się w czasie troszeczkę. Wrócimy do Marrakeszu i pokażę wam Riad, czyli zupełnie inny rodzaj obiektu, w którym można nocować i wszystko wam o tym opowiem, więc teraz wracamy się do Marrakeszu. Dobra, o Jezus.
Powiem teraz kilka słów o tym Riadzie. W ogóle, co to jest Riad? Riad to po marokańsku, to po arabsku oznacza dom. I można by powiedzieć, że to jest po prostu dom. Natomiast jest to troszeczkę inny dom niż nasz my, Europejczycy, znamy. Ponieważ w Europie domy się buduje w ten sposób, że okna są na zewnątrz i z zewnątrz widać, co jest w środku. Natomiast w krajach muzułmańskich, z uwagi na to, że kobiety nie mogły się pokazywać i w wielu krajach nadal nie mogą się pokazywać na zewnątrz, ich twarz musi być zakryta, włosy musi być zakryta, to też w wielu domach marokańskich nie ma okien i są budowane w takiej troszkę innym systemie, że dookoła budynku nie ma żadnych okien, okna wszystkie są zorientowane na wewnątrz, a wewnątrz tego domu robi się takie malutkie patio, taki po prostu ogród malutki, w zależności od tego, ile kto ma hajsu. Jeżeli ktoś był bardzo majętny i bogaty, to w środku takiego riadu miał fontannę, miał palmy, bananowca, jakieś tam drzewa, pomarańcze. Im bogatszy, tym większy miał oczywiście ten ogród. Co jest ciekawe, tego bogactwa nie można było zobaczyć na zewnątrz, więc wszyscy ludzie przy hajsie, politycy, handlowcy, biznesmeni, oni mieli po prostu takie odpicowane te hawiry z fontannami, z pawiami, no ze wszystko, z mnóstwem złota, sztukaterii, czego nie można było w ogóle zobaczyć z ulicy. Z ulicy po prostu to był beton, ściana betonu i drzwi. No i aktualnie w Marrakeszu, głównie w Marrakeszu, no ale to też jest całym Maroku, te riady, które były pod własnością bogatych ludzi, one teraz przeszły pod władanie jakichś zagranicznych inwestorów, którzy zrobili tutaj hotele. Więc większość riadów w Marrakeszu to są po prostu hotele i to są takie ekskluzywne hotele 4-5-gwiazdkowe, a niektóre w ogóle nie mają gwiazdek z uwagi na to, że są po prostu powyżej już tej kategorii i zarezerwowane dla najbogatszych. W takich riadzie oczywiście, tak jak tutaj widzimy, jest pokój z łazienką i jest też to patio, jest też fontanna. Tutaj akurat jest jakiś taki mikrobasenik. Jeżeli chodzi o fontannę na środku, no to na fontannę mogli sobie pozwolić tylko najbardziej zamożni, ci, których stać było na czystą wodę. A woda w Marrakeszu jest sprowadzana aż z gór Atlasu podziemnymi korytami, które mają kilkaset lat i one nawadniały Marrakesz, no i tutaj spływała ta woda. No i tylko tych, których było stać na tą wodę z Atlasu, mogli sobie pozwolić na to, żeby sobie wywalić dodatkowe fontanny, jakieś takie kaskady, które raz, że no była czysta i dobra woda w domu, a dwa, one też ochładzają otoczenie. Jak wiecie, Marrakesz to jest miejsce, w którym jest bardzo ciepło. W lecie 50 stopni to jest taka normalna temperatura. Więc posiadanie takiego ogródka, gdzie można się schować przed słońcem, schłodzić w zimnej wodzie, to było po prostu no rarytas. I wcale się nie dziwię. Chciałbym mieć taki ogródek, chciałbym mieć taki riad, chciałbym taki mieć domek, że można sobie robić wszystko, co się chce, a z zewnątrz kompletnie nikt nie ma pojęcia, co tam się dzieje. No i z Marrakeszu i z pałacu wracamy na nasz kemping, gdzie będę teraz obierał ziemniaki. Chciałbym was prosić, żebyście mi podpowiedzieli, co mógłbym tu jeszcze ugotować z tych ich rzeczy. A do dyspozycji mamy ziemniaki, cukinię, cebulę, czosnek, paprykę, dynię, kurczaki i chyba tyle. Chyba tyle tutaj jest rzeczy w sklepie spożywczym do kupienia. No może jakiś tuńczyk jeszcze jest. Tuńczyk w puszce, no ale to chyba się... Nie wiem, co się da. A w sumie można jakiś sos zrobić z tuńczyka. Więc jak tutaj jest jakaś szefowa kuchni, która umie prosto, łatwo, albo szef, to napiszcie mi jakieś takie fajne potrawy. Jeżeli by się uzbierało trochę tych potraw więcej, to zrobimy taki wpis na Facebooka albo gdzieś, tak żeby to też poszło w świat, żeby nie tylko dla nas to zostało, ale podzielimy się z innymi wildlifersami, karawaningowcami, podróżnikami, którzy też mają ten dylemat, po prostu nie wiedzą, co ugotować. Jak widzicie, nie mamy tłuczka do, czy tam takiego zgniatacza do ziemniaków, ale mamy łyżkę do makaronu. I Kaśka jakiś czas temu znalazła taką opcję, wymyśliła i działa to. Więc nie trzeba ze sobą wozić wszystkich sprzętów kuchennych, żeby móc gotować. Dobra, mi się wydaje, że będzie taki polski, prosty, letni obiad.
Dobra, teraz idę do zmywarki. Już zaniosłem moje rzeczy, ale była kolejka. O, już jest zmywarka wolna, więc idę pozmywać naczynia. Moi drodzy, chciałbym wam powiedzieć, że mamy nadal jeszcze na magazynie takie kubeczki z nowym wzorem Van Life Polska. One są w promce, więc jakbyście nie mieli jeszcze kubeczka od nas, albo chcieli mieć taki kubeczek, od spodu ma logo, a tutaj ma piękny wzór Van Life Polska. To jest autopromocja. Pozmywałem, a teraz będę robił coś, o czym wam już zacząłem opowiadać na początku. Otóż kilkanaście dni temu spotkałem vanliferów z Polski, którzy mi przekazali kombuczę. Kombucza to jest taki grzybek. To jest taki grzyb, który rośnie w bardzo słodkiej herbacie i jest to naturalny probiotyk, który bardzo mi pomaga w przetrawieniu tego wszystkiego, co tutaj jemy i co pijemy. I wydaje mi się, że to też pomogło nam, że tak powiem, przetrwać bez jakiegoś wielkiego zatrucia pokarmowego tak długo. Taką kombuczę robię raz na tydzień, przelewam, mam taki słoik, tutaj jest zrobiona dziurka i ta kombucza sobie po prostu, no, żyje. Kiedyś wam może opowiem więcej, jeżeli jesteście zainteresowani w ogóle tematem kombuczy, to mi napiszcie, to wtedy zrobię więcej. A teraz nie będę się rozpisywał, co to jest, możecie sobie wygooglować. W internecie jest mnóstwo filmików, są też śmieszne filmiki. Jeżeli mi się uda, to wrzucę tutaj taki jeden filmik, taki bardzo śmieszny, bardzo mi się podoba ten filmik. Polki, która robiła sobie kombuczę, niestety ta kombucza wybuchła. Słuchaj. Nowa kombucha nastawiona, a ja słyszę, że coś tu się dzieje. Zobaczcie, wieczór na kempingu w Maroku. Tutaj idą wielbłądy. To jest hit. A tam nasi Niemcy mają koncert. No i tak mija dzień kolejny na kempingu. Mi się wydaje, że na dzisiaj skończymy już nadawanie. Pani niesie sobie kieliszeczki wina. Skończymy nadawanie na dzisiaj. Dzisiaj na leżaczku chillando. Zaszło słońce, jest całkiem przyjemnie, cisza, spokój. A jutro się zobaczymy. Mamy kolejny dzień, tam z naszej jamki wyszedł Omar. Łukasz dostał nowe imię, marokańskie. I zobaczcie, co my tu mamy. Wypożyczyliśmy sobie deskę. To ja, Łukasz. Chociaż pan powiedział mi, że muszę zmienić imię na Omar. A to jest moja dziewczyna, która będzie za chwileczkę jeździła na snowboardzie na Saharze. Mam mieszane uczucia. Czy to się uda? Zobaczymy. Nie będę. Ale zanim pojedziemy na Saharę, to musimy dojechać na tym. Nie jest to takie proste. Po tej stronie. Jak? Będziemy jechać tak? Chyba tak. Ja się tu tak. Nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać. Nie będzie tu trzymać może. Opa! Mamy to! To jedziemy. Prawie jak Big Five. Kaśka z tyłu. Łukasz z przodu. Ale sucho. Kurde, nie mogę się napatrzyć na moje nowe nakrycie głowy. Za miesiąc to ja już nie wiem, chyba przejdę na islam.
No idziemy sprawdzić, czy to prawda, że da się na takich deskach jeździć po piasku Sahary. Trzymajcie za nas kciuki. I się tam popchnąć? Nie. Nie jedzie! Idę cię popchnąć, może o to chodzi, żebyś nabrała prędkości. No i teraz nie trzeba. No dobra. Ale nie spodziewałam się, że to będzie łatwe. Jest takie... Nie da się na tej tylnej krawędzi oprzeć. Teraz kolej Łukaszka, tudzież Omara. Moi drodzy, wszystkie marzenia się chyba spełniły, albo spełniają. Mamy deskę snowboardową. Tylko na piasku. Karawany z tymi wielbłądami. Jeepy czarne 4, no po prostu wszystko. Ciepło, pięknie, wspaniale, basen. Gorąco. Życie jak w Madrycie. Tym samym kończymy tego vloga. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, że na waszych buziach zagościł uśmiech. Standardowo prosimy o łapkę w górę. I zostawcie nam komentarz, napiszcie, co u was słychać, co wam się podobało w tym odcinku. Czy chcielibyście do nas dołączyć i pojeździć z nami na tych wydmach? Napiszcie nam, czym byście chcieli pojeździć. A teraz zapraszamy na co za tydzień. Ale wygląda to niesamowicie, majestatycznie, ogromne góry. Idę płacić teraz. Pan mnie oblicza, ile hajsu będę. Hello. Teraz na ekranie pojawia się wam nasz budżet domowy, spisane wszystkie koszty, jakie ponieśliśmy w Maroko. Hey!